Znano różne w świecie lisy. Był więc lis Ancymon łysy, pospolity lisek rudy, pełen sprytu i obłudy, lis niebieski, wielka sknera, zezowaty lis przechera, czarny lisek ogoniasty, lis Patrycy jedenasty, srebrny lis niezwykle szczwany, lis Mikitas podoszmiany, lis Telesfor farbowany, niebezpieczny i zawzięty, lis Wincenty, lis Walenty, lecz nie było w świecie lisa ponad lisa Witalisa. Miał Witalis taki ogon, że nie było wprost nikogo, kto nie stanąłby zdumiony. Taki ogon, nadogony, i falisty, i puszysty, i niezwykle zamaszysty, i ruchliwy na kształt kity, niezrównany, znakomity. Gdy Witalis kroczył drogą, wpierw widziano jego ogon, co jak ruda chmura zwisa, a dopiero potem lisa. Gdy się lis pogrążył we śnie, 10 ptaków jednocześnie w tym ogonie wiło gniazda. Niosło jajka, potem jazda. Lis się budził niespodzianie i jadł ptaszki na śniadanie. Był Witalis maści rudej. Niezbyt gruby, niezbyt chudy. Miał na prawym oku bielmo. I był szelmą. Strasznym szelmą. Co prawda Karolina dużo i chętnie czyta sama, ale wspólne czytanie rozwija nie tylko dziecko. Czytajmy dzieciom wszędzie. W pustyni i w puszczy, w prerii i na Syberii. Jednym słowem, czytajmy dzieciom 20 minut dziennie. Codziennie.